Dzisiejsze spotkanie z Atomem było niezwykle emocjonujące. W tiebreaku, gdy było 10-14, przypomniały mi się poprzednie mecze z Atomem, kiedy no, te końcówki meczów zmieniały się tam w nich sytuacja jak w kalejdoskopie. Dzisiaj było tak samo. Cóż można powiedzieć? Piękne zwycięstwo. No tak, bardzo się cieszę, że wygrałyśmy tak ciężki mecz z tak dobrym przeciwnikiem. Też mi się przypomniało bodajże grę o złoty medal w tamtym sezonie, gdzie my wygrywając 14-11 przegrałyśmy to spotkanie. Szkoda tylko, że to nie było właśnie spotkanie o jakiś złoty medal albo brązowy, albo jakikolwiek, bo naprawdę to spotkanie na to zasługiwało. Co się myśli w końcówce właśnie takiej nerwowej, kiedy ma się piłkę w górze, a tak nas bodajże na 14-14? Tak naprawdę to nie powinno się za dużo kombinować, tylko iść, zrobić swoje, uderzyć po kierunku bądź wysoko. Ja często właśnie za dużo myślę i jakoś źle się to kończy. Tak naprawdę są duże emocje, ja nie patrzę, czy jest to dzisiaj, nie patrzyłam, czy 14, po prostu chciałam skończyć ten atak. No udało się, dowiozłyśmy to zwycięstwo do końca i się cieszę. Co trener wam mówił w szatni po tym drugim secie, no, który był dzisiaj najsłabszy w waszym wykonaniu? Pełna motywacja, założenia jakie mamy wykonywać, przypominał, gdzie mamy skakać, jak bronić. Żadnych negatywnych słów, tylko pozytywne. Myślę, że wyszłyśmy pozytywnie nastawione, ale nie wiem, przegrałyśmy tego sezonu. Ja nie pamiętam nic z meczu. Początek rewanżowej rundy sezonu zasadniczego, bardzo dobre w wykonaniu naszej drużyny. Nisko patrzy do przodu, że ta forma będzie wzwyżkowa. Tak, mam nadzieję, że od nowego roku będzie nam szło dużo lepiej, będziemy miały już z górki, bo na razie tak ciężko to te zwycięstwa nam przychodziło, nie było ich też za wiele. Mam nadzieję, że tak naprawdę play-offy są najważniejsze i mam taką nadzieję, że uda nam się wejść do tej czwórki, a później to już wszystko może się zdarzyć. Teraz po tym zwycięstwie z Atomem morale w drużynie wzrosły, jedziemy na ostatni mecz Ligi Mistrzów z bardzo dobrym nastawieniem. No na pewno jedziemy z lepszym nastawieniem. Podróż będziemy miały bardzo ciężką, bo trzy przesiadki i praktycznie cały dzień w podróży. Ale mam nadzieję, że to nie... Ja bym chciała tylko dolecieć i mam nadzieję, że taka ciężka podróż nie przeszkodzi nam w zwycięstwie. Na pewno możemy to wygrać. Atom pokonał Chemik w poprzedniej kolejce. Dzisiaj wy pokonałyście Atom. Pytanie nasuwa się samo. Pokonacie Chemika w takim rozrachunku? W tym sezonie są różne niespodzianki, tak naprawdę nie ma słabych drużyn, wszystko może się zdarzyć. No Chemik jest potężnym zespołem, naprawdę bardzo silnym, natomiast tak jak dzisiaj było widać, no każdy z każdym może wygrać, jesteśmy tylko ludźmi, każdemu może się przydarzyć słabszy dzień. Nie liczę na to, bo chciałabym, żebyśmy zagrały tak fajne spotkanie jak dzisiaj i tego się będę trzymać i tak będziemy się mobilizować, żeby wyjść, zagrać bardzo dobrze. Jaki będzie wynik, to już sprawa drugorzędna.